Sponsorem Sportgame jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma. Michał Hamburger, witam i zapraszam na wiadomości sportowe Sport Game. Wygrana na koniec. Niestety nie dała ona upragnionego awansu. Koszykarze Śląska Wrocław wygrali ostatnie spotkanie sezonu zasadniczego Ekstraklasy. Pokonali Basket Poznań 81-77. Niestety wrocławianie jednak nie zagrają w najlepszej szóstce Tauron Basket Ligi. Śląsk zrobił w niedzielę swoje, by myśleć o awansie do najlepszej szóstki, musiał pokonać koszykarzy basketu oraz liczyć na zwycięstwo Kotwicy Kołobrzeg w wyjazdowym starciu z Zastalem Zielona Góra. Niestety na zachodzie kraju nie było niespodzianki, Zastal wygrał różnicą 30 punktów i to podopieczni Michajlo Walina, nie Miodraga Rajkowicza zagrają wśród sześciu najlepszych drużyn w kraju. Ostatnie spotkanie sezonu zasadniczego w orbicie było bardzo zacięte. Widać było po koszykarzach Śląska, że bardzo zależy im na sukcesie. Do tego rywale wysoko zawiesili poprzeczkę. Pierwsza kwarta przebiegła zgodnie z planem. Gospodarze wygrali tę część 28-18. W drugiej ćwiartce o 3 punkty lepsi byli poznaniacy. Zespół basketu mocno postraszył kibiców z Wrocławia tuż po przerwie. W trzecich 10 minutach drużyna ze stolicy Wielkopolski grała momentami wybornie. Wygrała trzecią kwartę 31-19 i zrobiło się w orbicie bardzo nerwowo. Na szczęście w decydujących momentach spotkania Śląsk opanował emocje i wygrał ostatecznie różnicą 4 oczek. Najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy był zdobywca 18 punktów Paul Graham. Do magicznej liczby 10 tysięcy zdobytych punktów w polskiej lidze zbliżył się natomiast Adam Wójcik. Oława zdobył w niedzielę 10 oczek i do upragnionego celu brakuje już mu tylko 30 punktów. Sezon zasadniczy Ekstraklasy zakończyły także wrocławskie siatkarki. Impel Gwardia do play-off przystąpi z 8 pozycji. W ostatniej kolejce zespół Rafała Błaszczyka przegrał w Pile z PTPS-em 2-3. Szkoda straconej szansy, tak pokrótce można podsumować to spotkanie. Jak się okazało, wygrana w starciu w Pile dawała bowiem gwardzistkom 6 pozycję. Drużyna z Wrocławia wyprzedziłaby budowlanych Łódź i właśnie PTPS. Do pełni szczęścia zabrakło 1 punktu. Mecz w Pile rozpoczął się dla wrocławianek fatalnie. Pierwszego seta Gwardia przegrała 14-25. Chwilę później zakończona została druga partia. W niej znów zdecydowanie lepiej grały gospodynie, które zwyciężyły tym razem do 16. Siatkówka żeńska często zaskakuje. Tak było i tym razem. Będące na fali Pilanki nagle przestały grać, a Gwardia wreszcie rozpoczęła walkę na 100%. Na efekty takiej postawy dwóch drużyn długo nie trzeba było czekać. Wrocławianki szybko w trzeciej partii objęły prowadzenie i zwyciężyły wysoko 25-16. Poszły za ciosem. W czwartym secie zawodniczki Rafała Błaszczyka utrzymały wysokie tempo i w obronie, i w ataku. Dzięki temu znów błyskawicznie uzyskały prowadzenie. Nie podlegało dyskusji, kto jest lepszy. Gwardia wygrała seta 25-21 i doprowadziła do tiebreaka. Wagę z rangi piątej partii zdawały sobie obie drużyny. Niestety nerwy szybciej opanowały gospodynie. One grały mądrzej i skuteczniej. Zasłużenie wygrały piątego seta 15-10 i dzięki 2 oczkom zdobytym w starciu z Gwardią zajęły 6 miejsce w lidze. 7 jest zespół budowlanych Łódź, a 8 pozycję zajęły wrocławianki. Rywalem naszych siatkarek w pierwszej rundzie play-off będzie Muszynianka. Szanse na sukces są niestety minimalne. Bliskie sprawienia niespodzianki były w weekend nasze szczypiornistki. AZS AWF Gardynia Wrocław przegrał jednak u siebie z Esperem Lublin 23-28 w kolejnym spotkaniu Ekstraklasy. Rzadko się to zdarza, ale mimo porażki czasami warto chwalić pokonane. Na słowa uznania zasłużyły nasze piłkarki ręczne. Akademiczki walczyły jak równy z równym z jednym z głównych kandydatów do Mistrzostwa Polski. AZS szybko objął prowadzenie 5-3. Wszystko za sprawą wysokiej obrony, z którą rywalki nie mogły sobie poradzić. Mocna reprymenda ze sztabu szkoleniowego wicemistrzyni Polski jednak podziałała. W drugiej części pierwszych 30 minut SPR dominował i po inauguracyjnej połowie prowadził 14-12. Po przerwie wrocławianki w niespełna minutę doprowadziły do remisu. Grały z ogromnym zaangażowaniem, szczególnie w defensywie. Kombinacyjna wysoka obrona sprawiła lubliniankom wiele kłopotów. Niestety SPR również
również potrafi grać skutecznie w tym elemencie. W ciągu zaledwie kilku minut przyjezdne przeprowadziły zabójcze akcje z ogromną szybkością. Przeprowadzały piłkę z obrony do ataku i w 46 minucie SPR prowadził 23-16. Nasze jeszcze raz próbowały odrobić stratę. Niestety lublinianki nie wypuściły zwycięstwa. AZS AWF na dwie kolejki przed końcem sezonu zasadniczego jest sklasyfikowany na 10 pozycji w ligowej tabeli. Wciąż jednak ma szansę na udział w play-off. Do tego potrzebne są zwycięstwa nad szczypiornistkami z Polkowic i Szczecina. Akademiczki muszą także liczyć na korzystne rozstrzygnięcia na innych boiskach. Na koniec powracamy do koszykówki. Zwycięską serię na parkietach drugiej ligi kontynuują wrocławskie drużyny. Na fotelu lidera umocnił się Śląsk, który pokonał w Żorach hawajskie koszule 96-73. Zwycięstwo odnieśli także koszykarze WKK, którzy wygrali z KSS-em Katowice 86-75. Mecze z zespołami z Górnego Śląska do łatwych nie należą. Koszykarze Rafała Kalwasińskiego pojechali do Żor, więc mocno skoncentrowani. Rywal nie okazał się jednak wymagającym przeciwnikiem. Śląsk wygrał z hawajskimi koszulami różnicą 23 punktów. Już po pierwszej kwarcie było wiadomo, że goście powinni pewnie zwyciężyć. Śląsk prowadził 30-13. Kolejne części były bardziej wyrównane. W ostatniej ćwiartce nasi podkręcili jednak tempo i bez problemów przywieźli z Żor 2 punkty. Najskuteczniejszym koszykarzem naszej drużyny był Adrian Mroczek-Truskowski. Kapitan zaplikował rywalom 18 punktów. Zespół Kalwasińskiego ma już 2 oczka przewagi w tabeli nad drugą w lidze Pogonią Prudnik. Zwycięstwo w weekend odnieśli także zawodnicy wrocławskiego klubu koszykówki. Drużyna prowadzona przez Tomasza Niedbalskiego wygrała u siebie z KSS-em Katowice 86-75. Mecz był ciekawym widowiskiem. Do przerwy gospodarze prowadzili 7 punktami. W drugiej połowie rywale również zawiesili wysoko poprzeczkę. Nasi jednak nie mieli trudności z utrzymaniem wcześniej wypracowanej przewagi. Bardzo dobre zawody w barwach WKK zagrał Piotr Niedźwiecki. Młody skrzydłowy był nie do zatrzymania i zdobył aż 29 punktów. Wrocławski klub koszykówki jest na wysokim 4. miejscu w tabeli. Nasi mają wciąż szansę nawet na 2. pozycję przed play-off. Do zakończenia zmagań w sezonie zasadniczym pozostało jeszcze 7 kolejek. Jeżeli nasze drużyny utrzymają formę, mają spore szanse na wywalczenie awansu do decydującej rundy z 2 pierwszych miejsc w tabeli. Poranne wiadomości Sport Game jutro o 7.15 i 8.15. Wszystkie nasze programy mogą Państwo oglądać także na naszym profilu Sport Game na Facebooku. Teraz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej SA, patron programu Rzetelna Firma.